Renault Scenic, silnik 1.6, rocznik 98, problem z immobilizerem. Kluczek w ogóle nie działa. Ja mi się nie wiem, czy to kluczyk, czy też problem jest tutaj. No ale zupełnie nie ma połączenia. No jeśli jest taki problem, co trzeba zrobić? Mianowicie potrzebny jest program specjalny i trzeba wygenerować czterocyfrowy kod. Trzeba wpisać dwa numery. Jeden to numer z dowodu. Drugi to numer, drugi numer na kartce, która jest umieszczona w kluczyku. No i jak już znamy i ten program nam wygeneruje ten kod, w moim przypadku to jest 6636, należy przekręcić kluczyk. Dioda wtedy miga. Naciskamy przycisk od zamykania drzwi. Przytrzymujemy. Wtedy dioda miga. 5, 6. Puszczamy. Kolejna szóstka. 2, 4, 5, 6. Puszczamy. Teraz 3. Raz, 2, 3. Puszczamy. I kolejna szóstka. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Puszczamy. Wtedy dioda się zapala i można zapalić. I tak właśnie można naprawić ten problem, tylko że to jest naprawione tymczasowo, bo kluczyk nie działa. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc, podpowiedzieć, co mogę jeszcze sprawdzić i w jaki sposób mogę naprawić ten kluczyk, będę bardzo wdzięczny. Baterię w kluczyku wymieniłem, sprawdziłem przewody zarówno tutaj, jak i pod kierownicą. Żadne styki się nie zasiedziały. Jeśli naprawdę ktoś jeszcze więcej będzie miał pomysłów, proszę pisać w komentarzach. Pozdrawiam właścicieli sceników.